Siemano, to Bartek, Hack the Boxik, Curling, chyba Curling. No i dobra, trzy sprawy. Pierwsza jest taka, że jest to mega stare, druga jest taka, że jest to easy, oceniana na trochę mediuma, a trzecia jest taka, że curl kojarzy się w sumie z curlem i tym narzędziem, a w Hack the Boxie wszystko jest tematyczne, ale wątpię, żeby coś tu było. Dalej, mamy Nmapa, SSH, HTTP, dwa porciki typowe. Mamy YOML na starcie. Mamy coś ze specyficznego, no, mianowicie Gobuster. Mi się wypierdala od buta, dlatego nie używam go. No więc mam nadzieję, że uda się tego boksika rozwiązać bez tego. Co chciałem? Tutaj. What? Okej, okay, naprawione. Mamy curl karting site. Username, password. YOMLA. Jak chcecie się dowiedzieć wersję YOMLY, admin initiator. Nie będzie wersji? O, ciekawe. Dobra. Nie pamiętam, co się robiło w takiej Omni. By super user, dobra. Jest coś takiego jak. Poczekajcie. Dobra, to jest EasyTF, tak? EasyTF robimy tak. Szukamy skanera gotowego, czyli YOMLA scanner. Ja pamiętam, że był taki, bo w pracy raz używałem. O jest, YOM scan od OWASP-u. I obstawiam CV-eczka. A jak nie CV-eczka, to pewnie jakiś brute forcing panel logowania. Raczej nie widzę innych opcji. A w sumie mogę to od razu tutaj. Opt sudo git clone. Sudo opt YOMLA scanner. Tak, jak się to robiło? No such file. Co ty pierdolisz? Nice. Da się jednak. Nice. Tak. I co? Minus U. No, wersja trochę jak beta wygląda. I dobra. I tam są dwie opcje. W pracy musiałem dać backslash administrator. Nie wiem, czy tutaj wejdzie bez tego. Cokolwiek by się działo, proszę. Wiecie, jak mamy tego CMS-a, to pewnie nie bez powodu jest ten, a nie na przykład WordPress czy coś takiego. Chociaż mogę się mylić, nie? Firewall detector niewykryty YOMLA 388. Okej, okay, niepodatny. Okej. Okay.
Okej. To działa tak, zapomniałem. Jomla. I tu jest, gdzie to jest? Curling, tak? No, kurwo. Reports. Jakie kurwa hello? Nice. Zajebiście. Do dopracowania to jest chyba. Co ja chciałem? Trochę tego secreta, tak? Okej, tu coś mamy. Co to za coś? Wygląda bardzo CTF-owo, jak mam być szczery. Curling 2018. Wygląda jak hasło. Jest to dziwnie ukryte. Dobra. Spróbujemy tak. Spróbujemy znaleźć tu jakiegoś usera. Written by super user. Dajmy admin i to. Nie pasuje, dobra. Jak ja mogę znaleźć super usera tutaj? Floris. Dajmy Floris. I hasło. Jakiś lag? Jaki? Co kurwa? Tego się nie spodziewałem. Dobra, może to jest tak stary box, że... Czekajcie. HTTP. Dobra, co zakomentowałem, czyli cat, etc, host, grep, co chciałem? Curly. Sobie zakomentowałem, jak widzicie, tutaj. I dajmy mu sekundę. Dobra, zobaczmy tego Florisa jeszcze raz. I nasze tutaj znalezione chyba hasło. Weszło, tak? Weszło. Adymy inny i setyryator. Nice. O. Albo nie nice. Dobra, jeszcze coś zobaczymy. SSH Floris małpa 150 jest. Niestety nie. Okej. Puszczanie bez burpa psuje, może tu naprawi. Kurwa, co jest?
Co się dzieje z tym internetem? What the fuck? Aha, my to wyjebałem, dobra. Mamy serwer strzela. Okej, no to teraz tak. Python trzeci spawn shell. Czy to właśnie, czy to będzie już Python trzeci w ogóle? Będzie. Aha, dobra.
Nie wiem, co się dzieje, ale będę musiał coś z tym diagnozą pomyśleć, to jest chujowe. Dobra, zobaczmy tego Torisa. Kurwa, znowu się wyjebało. Ale mnie to wkurza. O, było, nice. Nie wiem, czemu tak jest. Nie mam pojęcia, czemu tak jest. A mamy dostęp, dobra, jak mamy dostęp, to zobaczmy. Słuchaj, Teleoris LS-LAL. Password backup, możemy czytać, what the fuck? User, nie możemy, ale... Ale to jest będzie proste, kurwa, się tu jebie z jakimiś, o. Tu mamy to password backup w takiej formie, co? Jak to było? Ja wezmę tak. To jest ciekawe, dobra. A można jeszcze pewnie, natomiast tutaj było coś takiego jak reverse, reverse with. Dobra, zobaczmy reversa. XXD minus R. Kurwa! Zabiję. Co? Coś zaraz. O kurwa.
Ja pierdolę, kurwa. Co to było za zadanie? Okej, zobaczmy Adi na RIA, bo wygląda fajnie. Input. Nice. Ciekawe. Jednak nie, dobra, ale wydawało się ciekawe. Dobra, to będzie prawdopodobnie związane z czymś tutaj. I co? Będzie crontab. Crontab. Nie zgadłem. Może tutaj? Jeden. Nie zgadłem. No to co, tempem, wget. Teraz moi drodzy, nikt się nie spodziewa tego, prawda? Nikt nie był gotowy na Linpisa. Ciekawe, czy jest nowego coś? 2 dni temu. No, idealnie akurat. Ja zapuszczę skana i pójdę sobie gdzieś, nie? Mało ze dwóch poleci. Internet wkurwia. Okej, mamy tutaj gotowe, ale masz, no mi się internet wyjebał, nie wiem czemu. Także pięknie. No i zobaczmy tego lina TXT. Tutaj mamy hasza jakiegoś. Okej. Czy to jest ten sam hasz co wtedy? Nie, to jest inny hasz. Zastanowimy się nad tym po kolei. Floris, tutaj nic specjalnego, nic specjalnego, nic specjalnego. Nic, co wygląda specjalnie. Też niezbyt. Okej. Dobra, przejdźmy sobie tutaj w takim razie. O Jezu, jak znowu. Się odpierdala, to ja nie wiem. To musi być coś z tym związane, co nie? Dobra, zobaczmy jeszcze raz. Tu mamy na pewno input i report. Squid command not facial.
Okej. Okay. Co się stanie, jak zrobię coś takiego? Płycie. No i poczekajmy chwilę. O, odpowiedział. Okej. To jest jako root. To jest po prostu kernel na tym, rozumiem, jakiś tam. Dobra, a może to na plikach działa? Dobra, spróbujmy zrobić to w taki sposób. Nano URL, czy ja chcę URL. Zobaczmy, czy to podziała tak. File. Dwa razy i teraz tak. Root. SSH ID RSA 500. Coś się zwiesiło znowu. Dobra, tak się nie udało. Aha, nie zapisało mi się. Okej. Okej, to się nie udało. Czy mógłbym dać roota, na przykład root.txt? Dajmy mu tak, wiecie, chwilkę, zobaczmy, co się stanie. Trzydzieści cztery, pięćdziesiąt. Okej. I pytanie, czy my chcemy flagę, czy my chcemy shella? O Jezus, no tak, znowu jakiś lag. Tam było 34 z hakiem. Okej, zapiszę.
To było to, dobra. To była dwójeczka. Kurwo. Nie wiem, czy jestem wypijanym u mnie dzisiaj naprawdę. Rano. BT sock.python. No i teraz Python 3 DS. Udało się, jak widzicie. No i teraz wystarczy tak, tak. Mamy wszystko, możemy wydać tak. O, ciekawe. A, bo nie ma IDRS-a, tego już się nie udało, okej. Okay. Ale myślę, że wszystko. Tyle ode mnie, dzięki za uwagę. Na razie.